No na ławce by spała, bo ona lubi na ławkach spać, ta Jadwiga Grabowska. Tutaj te panie z opieki tak się pytała, gdzie ona śpi. Ja mówię, ona dobrze wie, gdzie ona śpi, gdzie ona spała. Potrafi spać na ławce, ale już tak, jak ona tu już przyklękła na tym, ja mówię, to już o tak ona już to śpi. A gdzie ona tam śpi, to wiadomo, że na ławce śpi. Jak nie tu, to tam. Ona gardzi ławką. No, miejmy nadzieję, że niedługo skończy te swoje procesy. Jak to już ruszyło, nie, ona to, no to niedługo to nie skończy. To, nie, no to procesy to się ciągną, sama widzisz. Ale to się, słuchaj, 6 lat ciągnęło, a teraz jest wreszcie finał tego. No, więc no ale ona ma kilka spraw. No to ale jest... dobrze, następna jest o ponowne podział spadku. No. No jeden i... finał, a to nie finał. No, i no już właściwie no koniec, no bo o co jest ten. No. To jest kwestia może miesiąca, może dwóch i nie będzie, no przyznają jej ilość hektarów ziemi, no bo przecież chałupy tej rodzeństwu nie rozbiorą, no bo to jest oczywiste, no i tyle, no dostanie tą ziemię, hektar ziemi, słuchaj, to kosztuje już, kochany, to już może kosztować 20, to zależy jakiej kategorii, czy pierwsza, druga, czy tam która, no. To dobra ziemia. Ale słuchaj, jak przychodzą te z opieki społecznej, to one się pytają, czy ma pani ziemię? No ale ona nie ma. Przecież ona nie ma na razie niczego. Nie ma ziemi. Nie ma, no. No nie ma, no. Jak będzie miała, to przecież jej opieka nie będzie potrzebna. No. I wtedy ona tam ma. No poza tym, tam ja, jak tam dom, wiesz, tam po dziadku, no to, no to też ma prawo, czy do pobytu, do innej czwartej. No to już coś będzie miała, no. Czy tam się będą konica wywali, to już jest ta sprawa, no. Wiesz, może to sprzedać komuś obcemu, no wiesz, no, ale już będzie to miało wartość materialną, no i wtedy może radośnie pojechać do tej swojej lunatycy. Właśnie. No, jak ona mówi, że ona pode New Yorkiem mieszka w bloku, mieszka pode New Yorkiem. Ale niedługo przecież wyfrunie chyba przed zimą, no. Głupia jak but. Się niby trzymałam po tej numerach z mordą. No się przypiała do tego kostiumu kąpielowego, takiego granatowego wnoski. No i ta siostra uczelę łatwiła taki, wiesz, no. Dla pani po wszystkich takich, co są na. No i tej się tak spodobało, że się odstepić nie mogłam. Się zaczekaj, prawo za modę. Ducha do ucha. No i zabrała mi ten kostium. Powiedziałam, że w Polsce to jest na sprawę, bo to się bardzo dał czyste, najczyste ludzi. Dwie rzeczy takie, co mi tam były ładne, mi zależało. Takie poncho fajne, zielony, taki szal pomarańczowy, fajny, no to już tam reszta, to już tam dałam. Pod koszulki jej dałam, tam bokserki od Backa. No to niech tam, to wiadomo, to byli nosze, a tego to nie buduje. I jak ja dochodziłam, to tam mówi, no a co z kostiumem? A ja mówię, a kostiumu to już więcej nie dostanie, skończyło się. Oraz ostatnio to widziałaś, kostium jest mój. Ale przecież to była taka twoja miła koleżanka. No ale była miła, a się okazało, że aż taka miła nie była, jak pokazała pełne spektrum swoich możliwości. No. To, co na początku się wydawało jakieś, okazało się później być. W zależności od jej zachowań. Ale w sumie to ona na ciebie nie musi być jakaś obrażona. Może na mnie, ale przecież dlaczego nie, na ciebie? Ona się obraża, wiesz, chwilami w ogóle na cały świat. No może prędzej na mnie, ale na ciebie to potem. Na kiedy się jest obrażona tam na jakąś jej koleżankę. Jak ty ją tu wzywałaś, ratowałaś? Bo koleżanka pali, a druga koleżanka to na przykład piwo sobie lubi, pić od niej alkohol, cukro. No. No i a przepraszam, a co jej do tego, no? A no właśnie. Pali za swoje, pije za swoje, nie za jej. No. Po co ona się pierdala tam, gdzie ją nikt nie posiadanie, no. No. Ma za coś mordę, za przeproszeniem, się cieszy, że ma kondo, spaja i radośnie medda ciągonkiem. Ale ja ci też powiem, że tak jak na krótki czas i to ona sobie aż dwa kąty tutaj znalazła i tu i tam i już nie musi ani do dziadków jechać, ani nie wiadomo gdzie. No tak, a z tymi dziadkami, tam podobno ten dziad to jest okropny, on, wiesz,
wiesz, ona tylko przychodziła do tej babci, jak on był na dializach, bo potem jeszcze tam babcię też jakoś, wiesz, tam terroryzowała, że to tak niemiło. No, że tego, że, no, wiesz, no, klimat też się liczała, tam podobno to jeszcze już poza tam, granicami miasta, że tam gdzieś za... Czyli gdzieś w domku, ostatni, tak? Ostatni przystanku, a jeszcze trzeba było dojść, no. O matka. No to wiesz, jakieś buraki totalne. O nie! Pod Lasynem czy gdzieś. Ojej! To jeszcze tam musiała iść parę kilometrów, bo jest tam pętla gdzieś tam. O jest! To nie było aż tak radośnie. A spać to musiała też, bo to mały domek, to jakiś oni tam gospodarczy budynek i tam miała jakąś wersatkę rozklekotaną, pewno by do grzebania pod tej grzebem nie wjeżdża. No niestety to. Niestety, no. To ona nic nie myśli. No ona nic nie myśli. Może ona, żeby ona przynajmniej, nie to żeby skakała na baczność całą, tylko to co sama powiedziała, to wtedy byłoby przecież super. No tak. A jak ona sobie sama zaprzecza. Zaprzecza, no to nienormalny babszty. No jest nienormalny i pewno dlatego ta teściowa hinduska, że ją pogoniła i cały klan. Tak. A ja jeszcze podejrzewam, no bo w tej chwili nawet nie wiem, czy ona aby skończyła tę liceum, bo ja sobie razy ją podpuściłam. Pytam ją o pewne procedury, które jako dyplomowana pielęgniarka powinna wiedzieć, rozumiesz? No. Jak się zachować na przykład w sytuacji, jeśli mamy wstrząs anafilaktyczny, że ktoś jest uczulony na przykład na jakiejś może jesteśmy na jakimś tam, no wiesz, garden party, że jakaś durna pani domu, wiesz, jakieś kompociki rozlewa, nie przykrywa i nagle do jednego kompociku pada sobie osa. I osoba ta jest uczulona, nie patrzy, rozumiesz, wypija to, osa ją żądli w gardło. I co? I puchnie w ciągu paru minut. Jeśli, słuchaj, nie zrobimy tej zachotomii, to ta osoba się udusi. A no właśnie. Ewa Sawacka. Ale trzeba wiedzieć, gdzie trzeba zrobić nacięcie. A wie, gdzie trzeba zrobić? Tu w dołku. No jak jest taki dołek i tu jest obojczyk. Właśnie, nawet nacięcie do. Tak. Jeżeli byś wspomniał spraw, albo gdzieś coś znaleźć, i jak wydawało się, że jestem godziną, wow, super, fajnie, pomagamy cię, wspieramy, tak dalej. Gdzie tutaj jest współpraca z doktorem? Oni mnie zachęcają, oni fascynują się moim krajem. Ja jestem, mam więcej tej zachęty, żeby się poznać kulturę polską, być bardziej zintegrowany. Tak? Jeżeli tego nie będzie wobec innych narodowości czy grup religijnych, to wtedy ci ludzie, ci grup religijne, oni będą się zamykać sami sobie. Oni i tak będą musieli tutaj być i tak będą musieli tutaj przyjeżdżać, bo nie mają wyboru, bo niektórzy nie mają wyboru. Oni po prostu tutaj okazują, przyjeżdżają tutaj, bo nie ma innego wyboru, wyjścia, więc oni tutaj muszą żyć, osiedlać, dzieci muszą chodzić do szkoły. Jeżeli będzie antagonizm między nami i jeżeli my będziemy myśleć, że o, my ich nie potrzebujemy, o, oni tam coś, to absolutnie to nie jest wyjście. Ja nawołuję do tego, żeby Polacy bardziej myśleli pragmatycznie do wszystkiego i po prostu czytali więcej na temat islamu. Ja mieszkam w kraju, gdzie liczymy ludności, stanowi 4,5 miliona osób, z których 500 tysięcy jest gruzińskich muzułmanów, którzy przyjęli islam poprzez muzułmańskim i też my nigdy w życiu nie mieli żadnych problemów z tego, że oni są inni, bo są muzułmanami i tak dalej. Bo to nie chodzi. A wiesz, co matka może? Widzi, że córki mają dobrze, to ona się oddaliła jako matka. Jak będziemy się rozumieli, jak będziemy też żyli, tak? Czyli jak my stworzymy warunki, żeby te ludzie też się odnaleźli i odnaleźli w naszym społeczeństwie. I czuli siebie jako tak. Bo pan mówi ciągle o tych ludziach, którzy... Trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo politycy w Polsce bardzo często tego nie robią. Niestety media tego też nie robią. Czym innym chyba jest, kiedy kraj powinien pomóc ludziom, którzy uciekają przed wojną, straciła latarnię morską, Jadwiga Grabowska, powinien się zastanowić, czy no to wiesz, nam odpowiadało to, że to jest Ewa Grecja. Po prostu chce zarobić pieniądze. No ale pan się jednak, jak rozumiem, w pana pracy, w Fundacji Ocalenia... No bo Jadwiga to takie troszeczkę za poważne. A to Jadwiga Królowa Polski, a to to, a to tam, to wiesz. Bo jak ona będzie Jehówkę udawała i Amerykankę, to niby dlaczego Jadwiga? To niech będzie jakieś coś inne, prawda? No. Ja mówię, no powiedz, jak ty się nazywasz po tym hinduszku, mówi ci ktoś, kto się kiedyś stanie, to pójdzie do ambasady amerykańskiej.
A bo oni przychodzą, potrzebują pomocy, my im pomagamy. I po prostu słyszymy tych ludzi. I ona będzie tu umierała i po co nawet na pogrzeb nie przyjadą, bo to gdzie to Ameryka, gdzie tu Polska? Ważne w procesie, żeby mogli pomagać. Ja bym panu powiem, że tak, że ja bym w ogóle życzył, żeby dzisiaj byśmy... Dzisiaj wchodzę do biblioteki i tak sobie a ten ochroniarz mówi, no linia pisowska, linia ta pisowska to nakazuje być smutną. A ja mówię, i tak idę na górę sobie, i oni tak wesoło, ale że to teraz ta linia mysia, to ma być smutne. Ja mówię, a dlaczego? Ja w ogóle nie wyjeżdżali. Zostawali w swoich kołach i rozwijali. Tak wymyślił coś, a potem chodził 5 po 9 i już komputery ludziom wyłączał. Ja mówię, ja wyłączę, wyłączę. A te komputery są takie chytre, że jak on wyłączy, poszedł dalej, a ja jeszcze sobie włączyłam, to one działają, wiesz? Działają. Takie przewrotne, a jeszcze coś zauważyłam, że one mają pamięć z kilku filmów na raz. Jakoś tak dziwnie są zaprogramowane. Bo oni poprawiali. I on poszedł, ja jeszcze tam podsumowałam, coś tam dopiero wyłączyłam. Zrobić jakiś symbol, gest, jakiś symboliczny. Także proszę Państwa, tutaj Polska musi być smutna, bo oni pamiętają jeszcze średniowiecze. Oni żyją jeszcze średniowiecze. To były dwie wojny światowe. Przecież tutaj nie jest jakaś Ameryka, to nie jest Anglo, Ameryka, Białystok. Tutaj nie ma ludzi prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. To, co lepsze jest, to my mówimy po prostu, że są Moherowi lepsi i Moherowi gorsi, albo odwrotnie. Albo to, co się tutaj tak w politykę, co się tak zmaga z polityką. To czyli, że teraz te Żydki przegrały na dolnej części szali się znajdują wagi, a to linia mysia na górnej, to za 5 minut może być na abarot. Na abarot. Bo teraz życzą temu Dudzie w internecie, nie wiem, czy ty wiesz, ale na temat Dudy, no to strasznie, że go postawią go przed Trybunałem Stanu. W ogóle wszystkie psy wieszają, że aż nawet nieprzyzwoicie. Będziemy robić sprawę razem. Ale to chyba najlepiej nie odzywać się i nie wiedzieć, o co chodzi, bo on jest doktorem. Po co my chcemy współpracować? Pracować na błogo? No chyba prawa, a czego? Kiedy przychodzą do Fundacji Ocalenie różni ludzie z różnych kultur, a z różnych krajów, z różnych historii. To, co jeden, to jakiś doktor. To chyba, że proszę ciebie, ta... Ta Renata, wiesz, która ta postawa. To ona była... A, ta, Beger, no. Bo tu będzie ciężko, tu pani będzie ciężko, bo kolor skóry, bo wyznanie... No ale ona nie miała chyba nawet matury. Czego tam nie miała? Nie miała, ale miała siłę. Szczerze powiem panu, że nie... No, a więc nie widzisz. Ja cały czas tak mówiłam, jak ktoś ma siłę przeżycia i już jest gdzieś tam w jakimś punkcie dobrym, to z danego punktu widzenia dobrze jest startować i coś tam się zrobi. To się zrobi oczywiście. Wystarczy się nie udawać, żeby nie wyjeżdżali, bo jeżeli on... A tu ksiądz mówił, też była katecheza, że można być po dobrych studiach, nie jednych, a można być życiowo głupim. A Jaśko to był mądry? On tutaj pyskował strasznie, pyskował. Że ja tutaj z tym Jaśkiem, to wiesz, no to jak widać, on zaczyna pyskować, to trzeba... No on miał, a ja to sobie dawałam radę, dlaczego? Dlatego, że ja widzę, że jak on zaczyna pyskować, to ja mogę mu odwrócić uwagę od tego. Mogę odwrócić uwagę od tego. Więc my też pracujemy z takimi ludźmi i też resocjalizować tych ludzi jest też bardzo ciężko czasami, bo oni po jednej traumie, że uciekli z swojego kraju, przyjechali do Polski, po drugiej traumie, że wyjechali do Niemiec, zostali deportowani, po trzeciej traumie, jak przyjechali znów do Polski, to naprawdę z tymi ludźmi jest bardzo ciężko pracować, żeby ich jakoś resocjalizować w tym społeczeństwie, dać im wiarę w to, że okej, dobrze, teraz już nie ma tego fajnego obrazka, jaką stanowią Niemcy i teraz już coś robimy na miejscu. Jest bardzo trudno też, przepraszam.
przypadkach, ale... No, on się spojrzał na ciebie. Będziemy pesymistami, to jest... Ale wtedy... Ale słuchaj, ale on się spojrzał i zniknął? No bo to jeżeli był ten Jaśko, to się spojrzał i zniknął. I ty byś chyba umarła ze strachu. Co jest najważniejsze w przypadku... Ale on się ci objawił, żeby na ciebie spojrzeć, i gdybyś ty umarła ze strachu. Czy to jest tak, że dla nich najistotniejsze według pana to jest język, żeby jak najszybciej języka polskiego się nauczyli? Ja myślę, że w dzisiejszych warunkach to tak. Podobnych ludzi nie brakuje. Język jest najważniejszym elementem, żeby jakoś integrować się w społeczeństwie, żeby znaleźć jakąś szkołę pracy. Ale z jednej strony ja też bym bardzo, bardzo prosiłbym, żeby też Polacy, którzy będą zatrudniać imigrantów, uchodźców na swoje płacę, żeby też podchodzić do nich z zrozumieniem, że nie było dominantem, taki dominaczny, ja jestem panem, a ty tam przyjechałeś i ja teraz będę dominował. No tak się zdarza? Tak. Czasami to się tak, nie powiem, że to jest taka, ma taką tendencję, ale to się zdarza. Po prostu podchodzili do tych ludzi z rozumieniem i też traktowali ich równie. Czyli traktowali ich jako najgorszy sąd, a traktowali tylko ich dostojnie i żeby... Taka robota. Też otworzyli, że te ludzie też mają godność i też chcą tutaj zostać i też mają problemy, jakie... Każda polska rodzina ma też swoje trudności i problemy w różnych zakresach. Czy było tak, że na przykład z osób, z którymi pan współpracował, ktoś zdecydował się mieszkać w bardzo małej miejscowości albo na wsi? Czy taka, często się podkreśla, że jeśli gdzieś rzeczywiście łatwiej jest obcokrajowcowi w Polsce, to powinny być duże miasta, najlepiej Warszawa czy Poznań, no duże miasta. Tak? Z punktu widzenia metodologicznego bardzo ważne, żeby to były duże miasta, gdzie społeczność jest bardziej otwarta, gdzie są też różne organizacje pomocowe, które pomagają i też jest więcej możliwości w dużych miastach. Ja powiem wam tak, że zdarzały sytuacje, kiedy na przykład ktoś był winna czy Smukowa, bo tam w Bukowie byli też, jest ośrodek do uchodźców, więc jeżeli ktoś już mieszkając w Bukowie, w tym ośrodku, znajdował jakąś pracę w tym samym mieście, on tam już został z rodziną, bo dzieci chodzili do szkoły, miał tam pracę. Też, jeżeli on ma pracę i ma za co karmić swoich dzieci i zagwarantować im pewne te błaga materiały, takie podstawowe, to wtedy ten człowiek będzie został tam, gdzie już od początku był. Jeżeli nie, to on oczywiście szuka swojej drogi i szuka tego miejsca, lepszego miejsca, gdzie on mieszka. Jeżeli oczywiście wszystkie szanse wygasają, w Polsce nie ma czego znaleźć, to oczywiście tak a ona nie wykorzystuje, oni, że tak jest, do, że ludzie wykorzystują. No, i inne, ja spotkam się z frustracją taką, że zawsze wszyscy, którzy wracają z Niemiec, nie tylko z Niemiec, Francji, że z Szwecji, oni mają totalną frustrację, tym, że moje dzieci mieli, niektórzy na przykład rodziny czeckie, że moje dzieci tam mieli szansę, na przykład, że on był bardzo dobrym bokserem, albo tamtym, że on miał tam szansy, że tam szkoła niemiecka go wspierała i tak dalej. Ja zawsze zastanawiam, dlaczego tak nie można zrobić, tak żeby te dzieci mieli tutaj szansę. Ja zawsze mówię o tym, że jeżeli my chcemy mieć pokój tak naprawdę i żeby nie mieć takich obrazków, jak mamy z Francji, tam, czy z Wielkiej Brytanii, gdzie są te getta, do których cudzysłowie biały człowiek nie wejdzie, bo tam niebezpiecznie i tak dalej. Jeżeli my chcemy tego uniknąć dzisiaj w Polsce, my musimy mieć świadomą politykę integracyjną i imigracyjną, żeby móc tych ludzi już od dzisiaj zacząć integrować w ten sposób, który pozwoli uniknąć tych problemów, które dzisiaj są we Francji, czy tam w Belgii, w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii. Tych problemów po prostu możemy uniknąć, już o tym mówimy dzisiaj, wy możecie uniknąć, ale to wymaga oczywiście, moim zdaniem, to też wymaga współpracy ze społeczeństwem polskiego. Jeżeli nie będzie polskie społeczeństwo chętne do współpracy i to proces integracji będzie bardzo ciężki. Muszę pana zapytać o komentarz do takiej wypowiedzi z wczoraj. Bardzo mnie ciekawi, co pan sądzi na ten temat. Wczoraj rano był u nas pan Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, w porannym programie występował i mówił o tym, że jest przeciwny przyjmowaniu muzułmanów do Polski, dlatego że oni nie rozumieją w ogóle wartości europejskich. I wyliczył, że na przykład takich wartości jak równość kobiet.
I chciałem pana zapytać, czy pan, z pana perspektywy, kogoś, kto się urodził w Gruzji, mieszkał i studiował na Ukrainie, teraz mieszka w Polsce, czy z pana perspektywy rzeczywiście Polska to jest taki kraj, że to równouprawnienie i równość kobiet, że to tak widać, że to rzeczywiście to u nas jest? Wie pan co, mnie to oczywiście, ja mam uśmiech teraz, bo tak, jeżeli pan Gowin zapyta o równości kobiet, o organizacje feministyczne i kobiece w Polsce, oni mu odpowiedzą bardzo dobrze, na jakim poziomie jest równouprawnienie kobiet, bo ja wiem, jakie jest, na jakim poziomie i nie, to nie jest na tym poziomie, o którym pan Gowin może myśli sobie. Mam taką sytuację. Turcja, zachodni Istanbul, powiedzmy bardzo świecki kraj, no nie kraj, może jest świecki, miasto, kraj, gdzie oficjalnie islam jest religią, może nieoficjalną, ale rozpowszechnioną bardziej, dominującą. I nie zauważyłem, żeby tam były, że oni jakoś bardzo byli dyskryminowani albo mieli jakieś bardzo większe problemy niż kobiety w Polsce. Jeżeli islam nie... Oczywiście ustala pewne zasady zachowania, które muszą mieć kobiety i które też muszą mieć mężczyźni, ale też islam nie obowiązkowo, islam nie dyskryminuje kobiety z tego powodu, że islam tak ma. Absolutnie nie. I po prostu, jeżeli my mówimy o równouprawnieniu kobiet, to jest pojęcie świeckie. No, jeżeli my będziemy rozwijać pojęcie świeckie, że równouprawnienie, to wtedy mówimy o pojęciach świeckich i rozwijamy ten kierunek, a nie mówimy o religijnym. I ja myślę, pan co, ja znam też dużo różnych sytuacji, że we Francji, w Niemczech też są muzułmanki, którzy... Bardzo mi to smutno. I nawet jak ciebie pomyjamy, obleli, bo była taka rycina przecież, no to będzie lepiej w niebie. I ludzie się niektórzy poddawali torturom, nawet też ukrzyżowaniu, a teraz to nawet i w XX wieku na te Filipiny był taki zwyczaj. Demokracją bardziej w Polsce, no, która jest bardziej zastanawiająca niż to, co robi islam. Także ludzie są głupi. No tak, ale wie pan, w Polsce ludzie po prostu może tak jak to wierzą. Nie mają pełnej wiedzy o islamie, ale mają albo dlatego, że nie mają pełnej wiedzy, jednak obawiają się. Znaczy, duża część społeczeństwa myśli sobie, jednak no, ci ludzie, którzy by tu przyjechali z krajów muzułmańskich, to, no, to część jest to pewność i tak dalej, i tak dalej. A pan pracuje przecież z różnymi ludźmi, tak? I nie wiem, czy pan czasami ma taką ochotę, żeby powiedzieć właśnie ludziom, którzy przychodzą do Fundacji Ocalenie. Słuchajcie, no tutaj media i politycy w Polsce no, mówią czasami dziwne rzeczy. Nastawcie się, że łatwo nie będzie po prostu. No oni już to wiedzą, oni sami już wiedzą dobrze, że łatwo nie będzie, bo przychodzą też problemami, kiedy nie jest łatwo. Po prostu ja myślę, że trzeba pracować ze społeczeństwem, trzeba go bardziej edukować. I po prostu nie jest bardzo pragmatyczny. Powiem panu taki przykład też inny. Poza tych różnych zamachach w Niemczech, tak? Ja pan zauważył, jak niemieccy politycy komentują tę sytuację. Jak komentują, czy policji, czy policji, w ogóle bardzo wyważony, zresztą moim zdaniem wyważony komentarz. Albo nie daj Boże narazić na pewne niedoporozumienie, że a to uchodźca to zrobił. Jak nie w papieża. Co człowieka uniemia, no bo widzimy, słyszymy taki, nie czytam takie komentarze, że jakby ciemny, tak, że komentarz w taki sposób, że o, tak, to trzeba musulman zakazać, bo są te ustami, tak dalej, tak dalej. A ty nie. Bo ludzie świadomie podchodzą do sprawy, rozumiem, no, ale no taki jest układ, on jest święty, a ty nie, no to jeżeli tak, no to człowiek niech lepiej nie podskakuje, chociaż w internecie wiadomo i teraz na Facebooku takie komentarze wolne, jesteśmy wszyscy równi, a jeśli jak ktoś powie ważny, coś takiego, czy bardziej znany, to wtedy to ludzi podnosi na duchu. No, ale przynajmniej to jest jakieś logiczne. Oni robią trakt w tych miejscach. Ale nie wie, dlaczego ta Krystyna Pawłowicz, która jest taka inteligentna, miałaby wierzyć w średniowieczne trójce. Dlaczego ona by mogła tego tematu nie sprawdzić, że ona tkwi w błędzie? Ona tylko się zajmuje polityką. Jaki jest jej kiedykolwiek miał problemy z Tatarami żyjących w Polsce? Absolutnie nie.
gdzie uciekali polscy uchodźcy? Dziecko małe może, nie do Iranu. Sprawdzać, bo dziecko nic nie wie. I czy tam przez Afrykę, przez te kraje muzułmańskie przychodzili wojska Andesa, żeby trafić do Europy? Dziecko nie złe, dlatego Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, podobnie należy królestwo. Oni mieli w mózgach czoły wracane, mieli już skórę dinozaurową. Uczucia do nich nie dochodziły, nie przeciągały. Pokazuje to, że jawnie, że a dziecko jest prostolinijne. Tak jak dziecku powinieneś powiedzieć, no powinieneś stawić pytanie, prawdę powiedzieć, bo Jezus powiedział, że matka to dziecku nie da kamienia zamiast chleba, bo podobne, i nie da węża zamiast ryby, bo to podobne, bo rodzice kochają dzieci, a dzieci ufają. No ale tutaj diabeł nakręcił, że rodzice dzieciom dają jakąś truciznę w postaci złej religii, złych nauk i powtarzają to z wiara w Boga. Tylko to się nie dzieje. I to się dzieje, że dziecko potem się nie może zastanowić, bo ono już jest skażone po jakimś czasie. W Polsce powinno być ze względu na dużą liczbę muzułmanów w Europie, że w Polsce cyfry arabskie. No i ludzie mówią, nie, arabskie nie, nie, to jest nie, absolutnie nie powinny być. Okazuje się, że te cyfry, z których korzystamy, to są cyfry arabskie. Z czerwonymi brzegami. Tylko ludzie o tym nie wiedzieli. Po prostu jak słyszeli, że arabskie, to mówili, nie, absolutnie. Ten dziadek, jak zobaczył, i taka jest niestety mówi, że to od baptystów, to ja to mam. Od naszej wiedzy, także. Ja nie wiem, czy to... Od baptystów. Czy to nie jest tak, a teraz to brytyjskie i zagraniczne towarzystwo przenieśli się całego świata. Też trochę takie organizacje, jak było. I teraz... Ale popozwól pan, co? Nie, tam oni się utrzymali. Oni tak mieli, że po prostu upłynianie tych biczni, takie sprzedawanie mieli, że ogromny zarobek. Tam taka mapa była, gdzie brytyjskie i zagraniczne towarzystwa biblijne w świecie dociera. Taka piękna mapa na cały świat. Tam przychodził ksiądz, kupował ogromne ilości Biblii za 1/3 ceny. Potem dawał stempelek i parafiarka sobie czytała wtedy, jak zobaczyła stempelek, a bez stempelka to nie mogła czytać. No, przecież Biblia to jest jedno. No, ja tam kiedyś tak kupowałam, nawet proszę ciebie, Jasińskiego Ewangelion czytał na kasetach były. Ewangelie, wszystkie Ewangelie i teraz to już chyba i cała Biblia jest w wykonaniu różnych lektorów. Po prostu nie jesteśmy w stanie. Pieśni, tam był kiedyś taki za 300 zł Nowy Testament ilustrowany. Ale jakie piękne ilustracje, kolorowe, papier kredowy, błyszczące, obwolute. Nowy Testament. I tu kolejka stała na kilkaset metrów. Po 300 zł, to ja kiedyś i dla siebie, i dla ciebie, i oj, ten sklep był przeze mnie oblegany. Nawet zdaje się, że kiedyś kupiłam po grecku Septuagintę, czyli tłumaczenie na grecki, ksiąg hebrajski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tak, swobodnie. I teraz to ja już nie czytam, bo trzeba by się zastanawiać, ale tak przelecieć się na tym kursie, zapisać parę miesięcy, to człowiekowi by to od razu się... Nie. A tu to pamiętam Etsy jako tako. Tak. Wiadomo co. No właśnie. Otóż to. Tak jak mój batyk. Mm. Z pomową taką, powiedzmy, opisywał pewien proces dochodzenia różnego rodzaju podmiotów do opozycji mocarstwa światowego. I w jego teorii takim terytorium, z którego może wyjść tego typu działanie, to nazwał to takim jądrem kontynentu eurazjatyckiego, nazwał to Heartlandem. To jest ten rejon, w którym kiedyś działał Dżingis Khan.
A później pojawiła się Rosja. Czy nie zmarzną? I Mackinder mówił, że wobec tego ten, kto chce zbudować mocarstwowość, może tę mocarstwowość budować tylko idąc. Ale kto wyleciał? Gdzie? Co? Kiedy? Nie pójdzie do, w Pacyfik, bo dookoła są morza, prawda? Woda, czy na północ, gdzie jest wszystko zamarznięte, no. Czy na południe, gdzie są wysokie góry i potężne Chiny, ale no ja nie wiem, czy ta Polska nie w długi nie wejdzie. No i dlatego on sformułował następujące założenie, że no ja rozumiem. Kto panuje nad Europą Środkowo-Wschodnią, ten będzie panował nad kontynentem europejskim. Jak oni tak będą świętować? A kto będzie panował nad kontynentem euroazjatyckim, ten będzie panował nad światem. I dlatego Mackinder wtedy, kiedy doradzał rządowi brytyjskiemu, niestety rząd nie posłuchał go, bo to było w okresie po zakończeniu II wojny światowej, mówił, że Wielka Brytania musi skończyć z tą polityką osłabiania najsilniejszego na kontynencie europejskim, bo taka była przedtem polityka, tak, żeby nie było konkurentów na morzach, tylko musi umocnić maksymalnie Europę Środkową, stawiając na Polskę. No niestety, jak wiadomo, Polska nie stała się potęgą po zakończeniu I wojny światowej. Nie posłuchano Mackindera. No i w związku z tym konsekwencje tego były następnie oczywiste. Dlaczego tak ważne jest, skąd Mackinder wziął w ogóle ten swój pomysł? Dlatego, że odwoływało się do pewnego doświadczenia historycznego. Mianowicie Polacy stworzyli kiedyś potężne państwo, to była Rzeczpospolita obojga narodu. I dopóki to państwo w tej części Europy istniało, tak długo żadna nawała ze wschodu, obojętnie czy to byli Turcy, Tatarzy czy Moskale, nie miała szans, aby przebić się do Europy. Natomiast w momencie, kiedy Rzeczpospolitej zabrakło, a o to zadbali z jednej strony Moskale, a z drugiej strony Prusacy, którzy zresztą zbudowali później drugą Rzeszę niemiecką, no, rozpoczęły się w ogóle wojny. A więc to dzisiaj do tej koncepcji odbudowy Rzeczypospolitej jako czynnika stabilizującego bezpieczeństwo w Europie, w tej wschodniej części, nawiązuje między innymi taki geopolityk i strateg amerykański George Friedman. On pisze o tym, że Polska powinna i może stać się znowu taką potęgą, aby w tym rejonie, powiedziałbym tak, zagwarantować tutaj bezpieczeństwo, nie pozwolić po prostu na rozwijanie się tych procesów, które się już zresztą uwidaczniają. Uwidaczniają się chociażby na Ukrainie, prawda? A więc no, to jest ten problem i to jest to wyzwanie, które stoi przed nami, Polakami. Czy nam się to podoba, czy nie? No niestety, proszę Państwa, nie jesteśmy krajem, który leży tak jak Szwecja na uboczu, czy jak Czechy, będący małym potencjałem. Jesteśmy około dużym potencjałem i znajdujemy się na tej drodze właśnie przemarszu ze wschodu na zachód. I albo tutaj będziemy rzeczywiście silnym podmiotem, no albo będziemy znowu w takiej sytuacji, jak byliśmy w 1944 czy 1939 roku. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo. Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Sławek Krupiński z diecezji warszawsko-prawskiej. Pozdrawiam Pani Sławomir. Ja mam, tak, ponieważ dziadek mój był zastępcą komendanta powstania na Grochowie, to jeden z panów tam się pytał, czy nikt nie wiedział, że armii radzieckiej jeszcze nie ma. Wszyscy wiedzieli, że jest. Czujki były wystawione, czołgi były w Rembertowie, natomiast berlingowcy doszli aż do Muzeum Wojska Polskiego, Aleją 3 maja, po czym odbył się taki krótki ostrzał artyleryjski, żeby uniemożliwić im powrót. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, tam pan profesor wspominał o tej bramce, która była, to w Warszawie było parę punktów i między innymi na placu Narutowicza chłopcy z szarych szeregów, tacy w krótkich spodenkach chodzili i rozpędzali. Ze 100 tysięcy chyba tam 1500 ludzi się zebrało, nie więcej. Natomiast moje pytanie, które chciałbym zadać panu profesorowi, jest to takie, które zetknąłem się w czasie rozmów ze starszyzną Armii Krajowej, z którą miałem wielką przyjemność spotkać pana, znaczy dziadka Lewickiego, pana Andrzeja. I tam była często taka teza, że w 1939 roku mogliśmy umówić się z Hitlerem, mówiąc tak kolokwialnie.
To by nam nic nie dało, ponieważ Hitler i tak by napadł na Polskę, i tak Auschwitz u nas by było, i tak by odbył się Holokaust, ponieważ on nas poza Francuzami, znaczy on bardziej od nas nienawidził Francuzów, na których chciał się zemścić za klęskę w I wojnie światowej. Natomiast mielibyśmy czas, z tego co oni mówili, dozbroić się. Żebyśmy się dozbroili, bo w 1939 roku jednak mieliśmy tam dobre samoloty, które musieliśmy eksportować. Nie mieliśmy tego dużo na stanie uzbrojenia. Natomiast mielibyśmy ten rok, dwa, zanim doszłoby do konfliktu zbrojnego, żeby się dozbroić i nie wiadomo, jak by się to potoczyło. Prosiłbym pana profesora o ustosunkowanie się do tego, czy w 1939 roku mielibyśmy czas, gdybyśmy tak zrobili czy jakoś mogłoby się to odbyć inaczej. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i z Bogiem. Dziękujemy. No tak, to jest problem, który rzeczywiście pojawia się w różnego rodzaju dyskusjach. Znaczy, czy można się było jakby wykręcić od 1 września. Problem polegał na tym, że Hitler nie przewidywał w ogóle, że rozpocznie wojnę we wrześniu 1939, na pewno nie wojnę światową. W ogóle plany niemieckie w tym czasie były takie, że Niemcy, Hitler przewidywał, że będzie gotów do wojny w 1944-1945 roku. Tutaj są dostępne, są plany budowy zbrojeniowe armii niemieckiej. W 1939 roku te plany były zrealizowane w 30-paru procentach. To daleko było do tego. Więc to jest pierwsza kwestia. Natomiast Hitler powiedział tak, nabrał wiatr w żagle, brzydko, po tym jak mu się udało najpierw zająć Austrię, a następnie Czechy. Bowiem on przewidywał, że opanowanie Czechosłowacji zajmie mu parę lat. Tymczasem udało mu się to w kilka miesięcy. Kiedy udało mu się po pierwsze zająć Austrię, a następnie opanować w znacznej części Czechy, doszedł do wniosku, że Zachód jest tak słaby, że będzie tylko ustępował. W związku z tym następnym jakby tym, który miał doświadczyć niemieckiej siły, była Francja. Ale Francja miała sojusznika pod nazwą Polska. I w związku z tym on chciał, żeby Polska zgodziła się zostać wasalem Niemiec, bo tak, taki to był zamiar, prawda, żeby być pewnym, że uderzając na Francję nie będzie miał uderzenia polskiego. Nawet coś takiego było na jednej z narad powiedziane przez Hitlera, że w przypadku uderzenia na Francję Polacy na pewno wywiązają się jako sojusznicy i uderzą na Niemcy, a w przypadku uderzenia na Polskę Francja niekoniecznie. No, więc w związku z tym trzeba tutaj ten problem rozstrzygnąć. No i teraz jest pytanie następne. To znaczy, czy gdyby Polska zerwała sojusz, bo trzeba było to zrobić z Francją, i wyraźnie zameldowała się, przepraszam, brzydko powiem, u boku Hitlera. Jakie były tego następstwa? No, pewnie Francja by nie dała rady. Prawda? A następnie byśmy pewnie, jako tak jak Rumunii i Węgrzy, pomaszerowali z wojskami niemieckimi na wschód. Z konsekwencjami wszystkimi, które no, możemy sobie już dopowiedzieć, prawda? Już mówiliśmy o tym. A więc w moim przekonaniu tak, no, Polska nie mogła się zwasalizować. Nie tylko dlatego, że elity państwa polskiego i całe społeczeństwo zresztą. Proszę Państwa, w 1939 roku nie było nikogo poza jednym publicystą Sudnickim, który mówił, że trzeba się z Hitlerem porozumieć. Nie było nikogo, nie tylko wśród rządzącej sanacji, ale wśród opozycji, wśród Narodowej Demokracji, wśród PPS-u, wśród Ludowców. Nie było nikogo, który mówił, pójdzie, idziemy z Niemcami. Gdyby rząd polski podjął taką decyzję,
A przypominam, że opozycja cały czas mówiła, że Beck jest kryptoagentem niemieckim, że sanacja, no wiadomo, Piłsudski kiedyś z Niemcami współpracował, no to te związki nadal istnieją, prawda? No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą Hitler i Niemcy zabiegali bardzo o to, żeby Polskę mieć po swojej stronie i robili bardzo dużo w tym zakresie propagandowo, żeby pokazać. No, przypomnijmy tak, że kiedy zmarł marszałek Piłsudski, to w Niemczech ogłoszono w III Rzeszy żałobę narodową. Prawda? I po raz pierwszy i jedyny zdaje się Adolf Hitler znalazł się na mszy żałobnej katolickiej w katedrze, prawda? Gdzie wystawiono trumnę, symboliczną trumnę z nakrytą biało-czerwoną flagą. Prawda? I cała wierchuszka III Rzeszy uczestniczyła w tej mszy żałobnej za Piłsudskiego. A więc no, powiedziałbym tak, że gdyby sanacja zdecydowała się na to, o czym mówili tutaj wspomniani przez pana oficerowie Armii Krajowej, no to obawiam się, że nie przeżyłaby ta sanacja zbyt długo, prawda? Zwłaszcza, że, proszę państwa, pamiętajmy, że w tamtym czasie nikt nie mógł przewidzieć, że mocarstwo, jakim jest Francja, a to była wtedy największa siła lądowa w Europie, no, jest tak słaba w sensie moralnym. Bo w ilości czołgów, w ilości samolotów, w ilości dział Francuzi nad Niemcami przeważali. Koalicja, którą żeśmy stworzyli w 1939 roku z Anglią i Francją, miała miażdżącą przewagę nad Rzeszą Niemiecką. Przecież Włochy bały się przyłączyć do Niemiec i ogłosiły, że nie uczestniczą w wojnie w 1939 roku. Pamiętajmy, sojusznik Adolfa Hitlera, Mussolini, bał się przyłączyć do niego. Bo Włosi sądzili, że Niemcy zostaną zgniecione przez tę koalicję. No, stało się jak się stało. Tak. Ale to wiemy dzisiaj. W 1939 roku polskie społeczeństwo, polskie władze nie miały możliwości, prawa, żeby to wiedzieć. No, jest powiedzenie takie. Mamy tak, gdybym wiedział, że się przywrócę, to bym wcześniej usiadł. No. Otóż my nie wiedzieliśmy, że się przywrócimy. Sądziliśmy, że wszystko jest świetnie przygotowane. Mamy potężnych sojuszników. Tak, Hitler jest wariatem. Zresztą Beck uważał, że tworząc sojusz z Anglią, no to po prostu powstrzyma Hitlera. Pokaże mu, że ten sojusz ze Stalinem mu nic nie daje, bo tutaj ma przeciwko sobie ogromną potęgę, która go zgniecie przecież. No, okazało się, że jednak stało się inaczej. No więc moim zdaniem władze polskie i Polska zachowała się racjonalnie. To była realpolitik, to co zrobiliśmy w 1939 roku. Jakkolwiek ten realpolitik był bardzo dramatyczny, bardzo trudny. Ale w polityce niestety tak czasami bywa. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon? Mieczysław z Kujaw. Bardzo proszę, panie Mieczysławie. Ja mam takie pytanie do pana profesora. Ponieważ mój ojciec był przed wojną starszym chorążem w wojsku i w 1939 roku poszedł na wojnę. I dostał się do niewoli niemieckiej pod Hamburgiem, ponieważ była to strefa brytyjska, a on tak tam, że nie mają co wracać Polacy, ci co tam z Anglikami, bo ojciec mój się zapisał do wojska angielskiego, ponieważ tu zostawił 7 dzieci i żonę. I żeby coś tam zarobić. I zapisał się do wojska angielskiego. I został delegowany wraz z wojskiem angielskim do Palestyny, Izraela. Bo wtedy tam coś się zaczęły, jakieś rozruchy, prawda, że Izrael, Brytyjczycy, nie wiem za kim tam byli, czy za Izraelem, czy za Palestyną. I tam mój ojciec został ranny. I drogą morską został przetransportowany z powrotem tutaj do Niemiec, i do Cuxhaven, i z Cuxhaven ze szpitala został przetransportowany do Hamburga, do tej swojej tam jednostki wojskowej. I tam na skutek pewnych tych ran odniesionych tam w tej Palestynie czy w Izraelu
Został zapalenie płuc, bo jeszcze mi mama dostała list, ja wszystko przechowuję, dostała list, że jest chory, jakby zdrowieje, to wróci. I niestety w 1948 roku zmarł. I mnie brakuje tej informacji, co to było, że on z wojskiem brytyjskim tam pojechał do, na ten izraelsko-palestyński konflikt. Bym to prosił o odpowiedź pana profesora. Panie profesorze, no właśnie. No, sprawa jest bardzo szczegółowa. To znaczy, pan powinien, myślę, przez za pośrednictwem ambasady brytyjskiej tutaj dochodzić informacji co do tego, co się, bo jeżeli ojciec służył w armii brytyjskiej, bo tak zrozumiałem to, co pan mówi, no to oznacza, że Brytyjczycy powinni mieć dokumenty i ewentualnie różnego rodzaju uprawnienia, które pan jako syn, rozumiem, tego żołnierza brytyjskiego, ja się powinien panu przysługiwać. Ja niestety nie znam spraw tych, żeby jakoś mógł szczegółowo tutaj panu to wyjaśnić, bo nie znam tej sytuacji, w której Polacy służyli, powiedziałbym tak, w armii brytyjskiej. Ale no były, oczywiście wiem, że były tego typu zdarzenia, ale były to raczej incydenty, powiedziałbym, a nie żeby całe formacje na przykład polskie w armii brytyjskiej się znalazły. Tego typu rzeczy nie były. Przez pewien czas działał taki korpus posiłkowy, więc skupiający żołnierzy byłych polskich sił zbrojnych na zachodzie. Tak, ale to była rzecz przejściowa, po prostu chodziło po prostu o to, żeby formacje polskie na zachodzie zdemobilizować, prawda, i przenieść je do cywilnego życia. I przez pewien czas to ci ludzie wykonywali pewne funkcje wartownicze i tak dalej, i tak dalej, nie będąc formalnie wojskiem. Natomiast tutaj słyszę, że ojciec pana uczestniczył w jakichś walkach. Wtedy Palestyna, bo jeszcze Izraela nie było, jak rozumiem, no była tym obszarem mandatowym Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania tam próbowała utrzymać jakieś porządki, prawda? A Żydzi, którzy mieli zorganizowaną konspirację, walczyli między innymi z Brytyjczykami, więc może tutaj jakieś elementy były. Ale to mówię, powinien pan zwrócić się moim zdaniem do władz brytyjskich o wyjaśnienie tej sytuacji. Na pewno, jak znam Brytyjczyków, to mają dokumenty, które potrafią ustalić wszystko, co wyjaśnić, co się z pańskim ojcem stało i jak to wszystko wyglądało. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże, witam pięknie. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Szechowicz Dziedzic, kłania się Wiśniewski Alojzy. Ja do wszystkich tych pewnych tematów, co pan minister mówi, i bardzo dobrze historycznie, ponieważ ja już mam prawie 78 lat, a przed sobą tu wyciągnąłem z albumu zdjęcie mojego tatusia, który w 20 roku pod Radzimina z czterema kolegami ma zdjęcie zrobione. Fotografia to była w tej miejscowości, nie mogę odczytać, tylko fotografia artystyczna tam jakiegoś pana A.M. Rubina. I tu było, mam opisane, jak tatuś mi tu opisuje, więc tak. 26 sierpnia 14 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. W nocy z 5 na 6 sierpnia 20 roku był rozkaz pana marszałka Józefa Piłsudskiego. Potem był następny rozkaz. Z nocy 8 na 9 sierpnia 20 roku słynny rozkaz. To był numer 10, pod numerem 10 000. I w ten czas ugrupowali się spod Radzimina, wyruszyli na tą słynną bitwę warszawską, tak zwaną Pudu nad Wisłą, gdzie mój tatuś brał osobiście udział, a był później oficerem przedwojennym. Walczył w 14 roku, 18-19 rok powstanie wielkopolskie, gdzie wybuchło 26 grudnia 18 roku, później 20 rok, prawda, ta słynna bitwa warszawska. Tam przeszedł też to wszystko, właśnie tu mam to oryginalne zdjęcie. No i oczywiście później 39 rok, no i później, ale już tak już w powstaniu warszawskim 14,
2004 roku już nie brał udział, bo też był w Lasach Kampinowskich w 1939 roku przyczepany pod Warszawą. Walczył o naszą ukochaną ojczyznę, o niepodległość, a tylko jestem zmartwiony tym wszystkim, co się u nas przez pewnych polityków dzieje. Na przykład dzisiaj, jak słucham wiadomości, co ta pani Walcz wyprawia, to jest mi bardzo przykro. Chyba to są ludzie, którzy nie znają naszej historii i nie mają, nie mieli nigdy do czynienia, albo ich rodzice czy dziadkowie, nie walczyli o niepodległą Polskę, tak jak my tacy. I jest mi bardzo przykro i pozdrawiam pana ministra za wspaniały program i ojca prowadzącego. A ten pan, co od 22 mówił, to ja w imieniu swoim go bardzo przepraszam, bo nieładnie się zachował. Przykro mi. Dziękuję, z panem Bogiem. Dziękujemy, panie Alojzy. Pan profesor wspomniał o tym głodzie polskiej historii. No właśnie, to są te obszary chyba także, o których pan Alojzy mówi. Gratuluję ojca. Rzeczywiście, ma pan prawo być dumny z takiego ojca. Mamy w naszej historii, w naszych rodzinach, w naszej przeszłości właśnie takie biografie, pan Alojzy, wspomnienia. I dobrze, że je mamy, proszę państwa. I dziękuję, że pan o tym powiedział. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Wszystko było. Halo, halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, proszę wyłączyć radio, bo bardzo nam przeszkadza. Kogo witamy i skąd telefon? Krzysztof Wielkopolski. Bardzo proszę, panie Krzysztofie, jesteśmy już na antenie i słuchamy pana. Szczęść Boże, pozdrawiam ojca i pana profesora. Ja bym chciał wrócić jednak tutaj do... bo temat widzę bardziej sprzyja, znaczy w cudzysłowie sprzyja, bardziej rozwinął się tematyka powstania warszawskiego, ale chciałbym wrócić do tej wspaniałej rocznicy, tej bitwy warszawskiej. Już to była jedna z decydujących bitw świata, wspaniały sukces polskiej armii, cud nad Wisłą, rzeczy samej. Oczywiście zrealizowany, tak jak pan profesor wspomniał, rękami pana marszałka Piłsudskiego i wielu generałów, no i tego żołnierza polskiego, a także i społeczeństwa, bo to w czasie tej wojny bolszewickiej, polsko-bolszewickiej albo bolszewicko-polskiej, przecież całe społeczeństwo w końcu się, że tak powiem, zintegrowało, powstał rząd jedności narodowej. I teraz miałbym w związku z tym takie pytania do pana profesora, czy pan profesor mógłby rozwinąć te tematy. Po pierwsze, moim zdaniem bardzo pomijany jest wszędzie, ale dość często jest pomijany temat okrucieństwa tej wojny bolszewickiej, tej nawały bolszewickiej. No przecież ja akurat znałem, mieszkając w Poznaniu w 60-tych latach, znałem legionistę, który walczył właśnie w 20 roku, opowiadał mi o tych, ja byłem dzieckiem, wtedy słuchałem zapartym tchem tych opowieści, wspominał, jak to armia Hallera weszła, jak wtedy dali panom bolszewikom właśnie, jakie to były zwycięstwa. Przecież było obdzieranie tak zwanych, robienie tak zwanych rękawiczek panom oficerom, wycinanie krzyży. To jest jeden aspekt sprawy. Drugi, moim zdaniem także bardzo słabo, albo może zbyt mało jest tu położony nacisk na pomoc Węgier. Węgry nam udzieliły w decydującym momencie pomocy w dostawach amunicji i to była przełomowa sprawa. Bez tego prawdopodobnie byśmy się mogli nie obronić. Tutaj ten aspekt jakby jest moim zdaniem oczywiście słabo podnoszony. Następna rzecz, która często umyka nam tutaj w różnych dyskusjach, to jest fakt, że w czasie wojny tej bolszewicko-polskiej niestety nasi sąsiedzi Czesi zadali nam cios w plecy, uderzając tam właśnie na Cieszyn. Tam była po prostu jakby druga wojna. Ona nie trwała długo, ale to też miało znaczenie. Jeszcze jest jeden aspekt sprawy, tutaj te strajki i w Anglii, prawda, blokada po prostu portów z dostawami broni dla Polski. Więc tutaj tym bardziej ja bym chciał podnieść sprawę tej pomocy węgierskiej, tak? Jeszcze jedna rzecz, tutaj panie profesorze, ja bym prosił, żeby pan mógł do tego się odnieść. Otóż po bitwie warszawskiej, która była przełomem w tej wojnie, odbyła się bitwa nad Niemnem. Była chyba
też no, miała znaczenie olbrzymie, bo decydująco tam zostali bolszewicy rozgromieni. Później w czasie rozmów pokojowych, chodzi o tak zwany pokój ryski, jednak pan marszałek, były takie zalecenia, Rosjanie byli w stanie, chcieli nam oddać nawet Mińsk. Wskutek różnych, bo tam to wiadomo, że delegacja, która pojechała, różne, że tak powiem, ugrupowania polityczne prezentowała w czasie tych rozmów i do tego nie doszło. Ja tu nie będę wskazywał, bo nie chciałbym rozwiązać dyskusji, czy to Stronnictwo Narodowe i tak dalej. W każdym razie tego Mińska nie wzięliśmy. To skutkowało później, według niektórych historyków, między innymi pana Łojka, wymordowaniem wielu Polaków już później, jak oczywiście były chyba lata 30. Te ofiary były, Polaków wymordowano tam bardzo dużo. Czy to było słuszne, że ta rezygnacja z tego właśnie Mińska, z tych terenów wschodnich? I jeszcze jedna sprawa, no tu chciałbym wskazać jeszcze na tą jedność tego narodu w tym decydującym momencie sierpnia, no i nuncjusz apostolski w Polsce, który pozostał w Warszawie, przyszły papież, te msze święte wspólne i jednak dość to społeczeństwo nasze, czy naród, w dużych emocjach, bo z jednej strony po zwycięstwie kijowskim, jak pan Piłsudski, pan marszałek wrócił do Warszawy, wyprzęgnięcie koni, ciągnięto go w bryczce, w powozie, aż pod Sejm. Z drugiej strony następnie wstrętne moim zdaniem oskarżanie pana marszałka tutaj, że miał tajny telefon i odbierał telefony wprost z Moskwy. I tematów dość poruszyłem dużo, ja może przejdę na odbiór. Szczęść Boże. Rzeczywiście, panie Krzysztofie, wątków bardzo wiele, panie profesorze. Proszę bardzo. No, wiele, tak. No, pierwsza kwestia to jest taka, proszę państwa, jeżeli chodzi o Bitwę Warszawską, kiedy mówimy Bitwa Warszawska, to pamiętajmy, że to jest front rozciągający się tak na północ, wysoko za Płockiem, a na południu w okolice Lwowa i poniżej, tam pod Tarnopol. W części centralnej było to uderzenie z Nadwieprza, którym dowodził zresztą Józef Piłsudski. Jakby bezpośrednim operacyjnym dowódcą tej grupy był generał Śmigłowiec, późniejszy marszałek Polski. Ale to była skomplikowana i duża operacja, a więc Warszawa w tym odgrywała oczywiście rolę kluczową, ponieważ Sowieci sądzili, że zdobędą Warszawę i stąd ich ataki zaciekły na Warszawę. I stąd zresztą powodzenie tego uderzenia z Nadwieprza, ponieważ ono wchodziło na tyły tych armii Tuchaczewskiego, które usiłowały zdobyć Warszawę. Więc to jest jakby pierwsza kwestia. I druga sprawa, o której pan powiedział na końcu, to jest druga, to jest Bitwa Naddniemańska. Rzeczywiście, to jest drugie, równie wielkie wydarzenie wojenne, w którym bolszewicy ponieśli ciężką klęskę i ostatecznie została złamana zdolność operacyjna, ofensywna armii bolszewickiej właśnie w bitwie nad Niemnem. Bitwa nad Niemnem, nie wiem czemu, jakoś nam umyka, a warto byłoby ją przypominać, pokazywać. Również dlatego, proszę państwa, że w sprawie Bitwy Warszawskiej trwają cały czas spory, kto rzeczywiście tam był tym głównym autorem tego planu i dowodzenia, prawda? No, zwłaszcza przeciwnicy Piłsudskiego starają się na wszystkie możliwe sposoby dowieść, że Piłsudski nie miał z tym nic wspólnego. Prawda, słyszałem nawet takie różne historie są opowiadane, prawda, że uciekł, że tam nie dowodził i tam, no gdyby nie i tak dalej, i tak dalej. Podnoszone są zasługi szefa sztabu generała Złodowskiego, którym zresztą później Piłsudski się poróżnił i między panami nie ułożyła się już dobrze współpraca, ale w tym czasie, kiedy Piłsudski był komendantem, naczelnym wodzem, a generał Złodowski szefem sztabu, współpraca między nimi układała się dobrze i zdaje się, że Złodowski nie kwestionował, kto tutaj jest autorem planu i kto dowodzi. Ale mówię, jeżeli chodzi o Bitwę Niemańską, nie ma wątpliwości, że to było dzieło samego Piłsudskiego oraz generała Śmigłowieca, a więc dobrze byłoby również tę bitwę przypomnieć. Natomiast tak, do zagadnień, których pan powiedział. Rzeczywiście, proszę państwa, to okrucieństwo, o którym pan powie, to rzecz
która nam umyka, a nie powinna. Rzeczy działy się straszne. To, w jaki sposób traktowali bolszewicy jeńców, wziętych do niewoli polskich żołnierzy, to rzeczywiście budzi zgrozę. Nabijanie na pal, zrywanie właśnie, robienie rękawiczek, czyli zrywanie skóry z palców, z rąk, z dłoni. Albo nie to, że się poceluje, tylko że nie to wybije, co trzeba. Na nogach. No. To, co robiła armia konna Budionnego, to naprawdę budzi zgrozę. Na przykład spalony wraz z rannymi i z personelem szpital polowy, który został oganięty gdzieś tam przez bolszewików, przez to armię konną. To była armia zwyrodnialców i zwyrodniarzy. I to rzeczywiście należałoby o tym pamiętać, trzeba to przypominać. A nie wiem, tak. Czemu jakieś numer telefonu. Absolutnie, ja nie wiem, ma pan rację. Znaczy, gdyby nie to, że w ostatniej chwili, przed Bitwą Warszawską, Węgrzy z własnych zapasów przekazali miliony sztuk amunicji karabinowej i artyleryjskiej dla Wojska Polskiego, to rzeczywiście mogło być bardzo ciężko. A było ciężko również dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że po pierwsze, Niemcy, działając już w porozumieniu z bolszewikami, ogłosiły blokadę, nie przypuszczały transportów z zaopatrzeniem dla polskiego wojska przez swoje terytorium i okazało się, że do tego dołączyli się Czesi.